Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak widzieliście przed chwilą, recenzowałem odzież termoaktywną, ale też do kompletu kupiłem sobie kominiarkę termoaktywną, która także jest w tym samym kolorze ciemnej oliwki. No i po prostu pomyślałem, że ją też zrecenzuję, bo to też wchodzi w ten skład tego całego zestawu termoaktywnego, który zaczynam powoli kompletować. Już mam komplet na górę i na dół. Mam teraz komplet tutaj na twarz. Jeszcze tylko chyba gacie zostały, takie majtki i skarpetki termoaktywne. No i rękawiczki, i na tym to by było tyle. Kominiarka termoaktywna, już chyba nie muszę mówić, jak działa. Zimą ma nam dawać ciepło, ma zatrzymywać ciepło ciała, a latem ma odprowadzać pot, dzięki czemu ma być nam chłodniej. Nie będę się rozgadywał, bo mówiłem w poprzednim odcinku, jak to działa, więc przechodzimy od razu do recenzji. Kominiarka jest, nie wiem, to na pewno nie jest tego samego producenta, bo to jest już kod niepolski, to nie jest polski produkt. Balaclava Tactical One Lodge Olive. To jest już bodajże amerykańska, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. Zaraz to rozpakujemy. Kurde, to światło to naprawdę tutaj. O. Metkę oderwałem trochę wcześniej, bo testowałem. Tu mamy gdzieś, jaki to jest, no właśnie, tak myślałem, niemieckiej produkcji kominiarka. Jest niemiecka. Industriestrasse, co jest napisane? Industriestrasse 1, Freund Jung Germany. Niemieckiej produkcji kominiarka. Jest to akurat z otworem tylko na oczy, no i tak to wygląda. Opa, w takim, to mi cały komplet tutaj doszedł razem z tą bielizną. Tak ta kominiarka się prezentuje. Zauważcie, materiał jest taki sam jak w tej odzieży. No, zdaje mi się, że oni chyba może współpracowali, bo jest identyczny ten materiał jak w tej odzieży, co dostałem, co przed chwilą recenzowałem. Jedynie co tutaj różni się to, bo tutaj mamy na usta taki jakby inną warstwę, bo wiecie, jak oddychamy, żeby to nam się mokre nie robiło, a zimą, żebyśmy nie wdychali, że tak powiem, zimnego powietrza, tak to działa. No i teraz ja to pokażę, jak to wygląda na mojej twarzy. Troszeczkę za mało ją zamówiłem, ale jakoś wchodzi. I to ma działać, już wam pokazuję, tylko założę sobie. Kurde, muszę dobrą stroną to założyć. Ja o to mówię, kupiłem do swojego kompletu. Teraz wam pokażę, jak to się prezentuje na twarzy. No wiem, może trochę dziwacznie wyglądać, to sobie trzeba później ułożyć na lustro, jak patrzymy w lustro sobie. Już wam pokazuję. Tak to ma wyglądać na twarzy. Usta muszą być tutaj, bo tutaj oddychamy. Oczywiście może być ta kominiarka tak zrobiona, że możemy sobie nosem oddychać, ale jak jest zimno, to zakładamy ją tu. Usta mamy tu, dzięki temu oddychamy i tutaj oddychanie jest faktycznie lepsze tutaj, o. Ja to na przykład teraz, jak biorę wdech, to nie jest takie chłodne powietrze właśnie, bo wydychamy ciepłe, a wdychamy, no nie jest taki oziębiony. Bardzo fajne rozwiązanie na zimę, ale na motor też bardzo fajna jest ta kominiarka pod kask, jak jest zimno, albo po prostu jak jest lato i gorąco. Tylko że radzę sobie lepszy rozmiar, bo ja wziąłem sobie za mały rozmiar i trochę mnie w łeb ściska, ale da radę wytrzymać. Tak właśnie na kominiarka się prezentuje. Na mojej głowie no troszkę ściska, nawet mocno, ale no nie jest źle. Ma nawet tak ściskać, bo jakby za luźna była, to by mi wisiała jak worek kartofli na twarzy. A tak to ładnie mi leży, że tak powiem. I właśnie tak to się prezentuje. Tu gogle chyba, nie da się tutaj gogle założyć. Da się, więc tak to właśnie wygląda. Ta kominiarka idealnie pasuje do takiego kompletu tutaj odzieży termoaktywnej. Jeszcze jak sobie dobierzemy skarpetki, majtki i rękawiczki, to mamy cały komplet. Na to zakładamy sobie jedynie bluzę mundurową i spodnie takie wojskowe, jeśli mamy oczywiście jakiś kompletny mundur i możemy iść. Ale też, jak już mówiłem, na rower, na motor. Także jest to bardzo fajne rozwiązanie.
nawet do biegania, bo fajnie grzeje nas. Po prostu nie jest na zimno, nie musimy żadnych tam grubych czapek zakładać, tylko sobie zakładamy taką kominiarkę i idziemy. I tak to, moi drodzy, wygląda. To była szybka recenzja, bo to wiecie, malutki produkt, to jest tylko kominiarka taka najzwyklejsza, termoaktywna, to nie jest jakaś tam cudowna, co wiecie, na zimę albo na lato. To jest taka całoroczna, że możemy ją znosić wiosną, latem, jesienią i zimą. I po to właśnie ją kupiłem. Cena jej to bodajże 20 zł na militara.pl, w promocji oczywiście, bo teraz to już chyba po 3 dychy chodzi, nie wiem. Ja zamawiałem to w Sylwestra, to cena była niższa. I tak to się właśnie o to tutaj prezentuje. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie. Zostawcie łapeczkę i suba, bo mnie to oczywiście motywuje. Kolejny odcinek już niedługo na moim kanale. Bardzo ciekawa rzecz będzie, więc oczekujcie i subskrybujcie. Jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia. Cześć!